Z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami to chętnie bym popatrzył. I bójcie się. I bójcie się. A najbardziej to się bójcie Boga, pisowcy. Bo my was... Boga i Grzegorza Schetyny. Nie, gruby! Wyskakuj z hajsu! No co jest, pomóc ci? Nie no dobra, koniec żartów, kurdupelku. Czy pan nie jest w stanie tego zrozumieć? Przecież jest pan posłem, no ma pan maturę, no nie wiem, coś pan chyba skończył, nie? No to chciałbym pana spytać, w ilu gminach PSL dał ludziom darmowy internet? W dziesiątkach, setkach gmin, na przykład gmina Lubaczów. Lubaczów, bardzo ciekawy powiat lubaczowski. I teraz tak, żebyśmy od razu powiedzieli tym, którzy nie mieszkają w Lubaczowie. Wszyscy mieszkańcy Lubaczowa mają darmowy internet? Szerokopasmowy internet. Ale mają darmowy? Nie zawsze jest, ale... Tak. Otóż nie. A pani nie. No wyraźnie powiedziałam koordynator. No tak, no ale pani nie. Powiedziałam, zapoznał się koordynator. Czy za cała... Przepraszam, bo jakby to, że zapoznał się koordynator, logicznie nie wyklucza, że zapoznała się na przykład też pani. No jakby to są zupełnie zdarzenia rozłączne. Czyli, a tu chcielibyśmy uzyskać precyzyjną odpowiedź. Czy pani się zapoznała? W związku z tym odpowiadam jeszcze raz z tym raportem. Zapoznał się koordynator. A pani nie. A pani nie. Zapoznał się koordynator. A pani nie. Proszę odpowiedzieć nie albo tak. Koordynator. My w przyszłej kadencji nie będziemy się niczym zajmować, tylko ustawami związanymi z aferami PiS-u. Idziecie tą drogą. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że panu to nie grozi. Pytanie stawia Konrad Berkowicz. Ja mam pytanie do pana posła, bo i prosiłbym o szczerą odpowiedź, bo pan poseł był kiedyś w PiS-ie. Później pan został posłem z list ruchu Kukiz 15, więc głosowali na pana wyborcy, którzy wierzyli w ideę walki z partiokracją i walki z tym systemem. A teraz pan startuje z list PSL-u, czyli partii, która najdłużej istniejącej w Polsce partii, która współtworzyła od początku ten system i jest współodpowiedzialna za ten system, za kształt tego systemu, na przykład za to opodatkowanie emerytur i rent. I ma pytanie, czy nie jest panu po prostu tak po ludzku głupio przed wyborcami Kukiz 15, którzy teraz według sondaży głosują na Konfederację? Jeśli chodzi o mnie, to nie jest mi głupio, że startuję z listy PSL. Ja startuję jako przedstawiciel ruchu obywatelskiego Kukiz 15. Stworzyliśmy koalicję polską po to, żeby po prostu zmienić ten system. I to jest... Z PSL-em zmienić system. Proszę pana, w pana przypadku problem polega na tym, że...